Siemano, 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 ziomeczki i ziomeczki, z tej strony Danielo i dziś nagrywamy recenzję kostki Mojo Jup. Kosteczka przychodzi do nas w takim pudełku. Tu mamy oczywiście instrukcję. Jak widać, instrukcja jest taka sobie malutka, ale jest. Pudełko odstawię na bok. Więc tak, mamy kosteczkę. Co do naklejek, to są one ładne fluo. Oj, sorry, ładne fluorescencyjne odcienie. Porównałam we wielongach. Są one no, bardzo podobne, bo to w moju i moju to jest. Nie wiem, czy widać, ale ten jest troszkę inny. Ten jest troszkę bladszy, a ten jest troszkę ciemniejszy, taki bardziej nasycony. Zielony taki sam, żółty ten jest bardziej limonkowy. No i biały, jak biały. Ścinanie zakrętów w tej kostce. Ta kostka się naprawdę dobrze. Bo w 45 stopni radzi sobie. Nie wiem, czy pokażę, ale radzi sobie. Radzi, ale z jakimś problemem. Może nawet w granicach do 50 zciąć. To jest dużo. Zmierzymy tu. O, udało nam się. Popatrzcie, ile ścina. Ścina bardzo dużo, naprawdę. Co do wody odnoszone, to też dosyć dobrze ścina zakręty. No, wystarczająco ścina. Co do poruszania się, kostka jest naprawdę bardzo leciutka. Sprawia to, no, frajdę podczas kręcenia, bo nie trzeba dużo siły. Ale jak mi przyszła, to się zdziwiłem, bo innym YouTuberom ta kostka była dosyć ściśnięta i wolna, naprawdę. Musiałem poluźnić, nasmarować wysilkiem, żeby jakoś chodziło, ale tak to nie mam do niej żadnych zastrzeżeń. Kostka jest super, naprawdę tania, bo kosztuje chyba tam z 19 zł. No ja ją kupię na Allegro za 19 zł i polecam ją każdemu. Więc dziękuję za oglądanie. I na razie. Cześć.